Szybki wzrost gospodarczy jest zjawiskiem relatywnie nowym. Przed rewolucją przemysłową wzrost PKB na mieszkańca był liczony w promilach w skali roku. To oznaczało, że w skali życia jednego człowieka wzrost był niemal nieodczuwalny, a na podwojenie PKB trzeba było czekać nawet kilkaset lat. To zmieniło się wraz z rewolucją przemysłową, kiedy ten czas potrzebny na podwojenie PKB na mieszkańca i w konsekwencji analogiczny wzrost poziomu życia skrócił się do kilkudziesięciu, a wręcz nawet czasem kilkunastu lat. Rewolucja przemysłowa zmieniła sposób, w jaki produkujemy i transportujemy dobra, pozwalając na masową produkcję. Obecnie mamy do czynienia z rewolucją ICT, która dotyczy już nie samych dóbr, a przede wszystkim sposobu, w jaki przetwarzamy i przesyłamy informacje. Rewolucja ICT następuje znacznie szybciej niż rewolucja przemysłowa. O ile zanim elektryczność trafiła do 10% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych minęło 30 lat, to komputerowi zajęło to już 10 lat, a tabletowi mniej niż 3 lata. Zresztą to samo dotyczy krajów rozwijających się. W Indonezji wdrożenie statków parowych trwało 160 lat, a Wietnam wdrożył komputery już 15 lat. Natomiast telefony komórkowe wprowadzono jeszcze szybciej. Jednocześnie w kontraście do tych coraz szybszego wprowadzania nowych technologii widzimy pewne spowolnienie we wzroście gospodarczym na świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych, i jest to źródłem debaty, czy wzrost gospodarczy spowalnia i czy te nowe technologie rzeczywiście są tak przełomowe, jak były nowe technologie w przeszłości. Najbardziej dobitnie podsumował to Peter Thiel, mówiąc, że w XXI wieku oczekiwaliśmy latających samochodów, a zamiast tego mamy 140-znakowe tweety. Trzeba jednak pamiętać, że w statystykach widzimy wpływ przede wszystkim na tradycyjne firmy. Na przykład amerykańskie linie lotnicze dzięki nowym technologiom są w stanie zwiększyć efektywność rezerwacji i o 1/3 bardziej zapełnić samoloty, czy UPS jest w stanie dzięki sprytnym algorytmom zaoszczędzić 45 milionów litrów paliwa rocznie. To, czego jednak tradycyjne miary takie jak PKB nie wychwytują, to na przykład to, że płatne ogłoszenia w gazetach zostały zastąpione bezpłatnymi ogłoszeniami w internecie, połączenia telefoniczne i SMS-y zostały zastąpione bezpłatnymi dla użytkownika usługami Facebooka czy Skype'a, czy wreszcie listy, za które płaciliśmy na poczcie, teraz wysyłamy za darmo jako e-maile. Zresztą, co istotne, w przypadku korzystania z internetu największym nakładem nie jest sam koszt dostępu do internetu, a czas, jaki temu poświęcamy. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że wydatki właśnie czasu są 30 razy większe niż wydatki pieniężne na korzystanie z internetu. W Polsce jest zresztą podobnie. Można szacować, że wartość czasu, jaki Polacy spędzają w internecie, to około 110 miliardów złotych, czyli około 5% PKB. Tych rzeczy nie jesteśmy jeszcze w stanie mierzyć. Co więcej, firmy dopiero uczą się, jak wykorzystywać nowe technologie. W czasie niedawnej konferencji Europejskiego Banku Centralnego 72% ekonomistów twierdziło, że jeszcze nie widzimy pełnego wpływu nowych technologii na wzrost gospodarczy, który będzie rósł z czasem, o czym więcej można przeczytać w najnowszym raporcie FORM.